Szkielnicy Wiejskiej w Podedworzu, zmodernizowane w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Podedworze. I pozwólcie Państwo, że kilka słów o tym projekcie powiem. Zaczęliśmy w 2018 roku, Szanowni Państwo, ja zaczynałam pracę w Podedworzu. Tylko dwie dane chciałabym Państwu przybliżyć, które jakby mówią o tym, z czym zaczynaliśmy. Nasz budżet na 2018 roku zaczął się kwotą, jeżeli chodzi o przychody budżetu, 7 605 211 zł i poziomem zadłużenia 3,5 miliona. Wielkość zadłużenia to było prawie ponad 46% wielkości budżetu. I w takiej sytuacji, proszę Państwa, w końcówce 2018 roku po raz pierwszy od 2016, od 3 lat, Rada Gminy Podedworze mogła samodzielnie uchwalić budżet. I wtedy uchwaliliśmy go z zakładaną nadwyżką budżetową w kwocie 200 tysięcy złotych. I z naszych rozmów tutaj z powiatem, ze świętej pamięci panem starostą Jerzym Maśluchem, ustaliliśmy, że będziemy próbować wspólnie składać wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej 1096L pod Podedworze Hołowno-Kaniuki. To była chyba najpilniejsza potrzeba inwestycyjna. W tej sytuacji wiedzieliśmy, że te potrzeby drogowe są najważniejsze. To jest priorytet, ale pojawił się również w Urzędzie Marszałkowskim konkurs właśnie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na początku 2019 roku. No i był ogromny dylemat, oczywiście, czy gmina powinna aplikować, czy nie, brak środków. No ale po długich rozmowach tutaj, po wielu dyskusjach, również z radnymi, postanowiliśmy złożyć wniosek, zostawiając sobie niejako taką furtkę, że jeżeli nie stać nas będzie, to zrezygnujemy z części bądź z całości inwestycji. Gdzie się znajdujemy, w którym miejscu Podedworza i co widzimy w tle tej rozmowy? Znajdujemy się w centrum miejscowości Podedworze. Jesteśmy przy świetlicy wiejskiej, która została poddana modernizacji w ramach środków unijnych z programu regionalnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020. Jest to jeden z 3 budynków poddany termomodernizacji. Myślę, że będzie dobrze służył mieszkańcom. Wymieńmy te dwa pozostałe jeszcze budynki. W ramach projektu termomodernizacji poddane zostały budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Podedworzu, Urząd Gminy w Podedworzu i Świetlica Wiejska również w Podedworzu. Dla budżetu gminy Podedworze, który był skromnym budżetem jeszcze kilka lat temu, to ogromne wyzwanie. Tak jest, było to duże przedsięwzięcie. Wartość projektu wyniosła 1 750 000 zł. Uzyskane dofinansowanie to niespełna 1 100 000 zł i wkład własny 700 000 zł z budżetu gminy. Była to dla nas rzeczywiście duża kwota, natomiast rozłożyliśmy realizację projektu na 3 lata, wobec czego sukcesywnie z budżetu te środki wykładaliśmy. Trochę odbiegniemy od tematu, ale to jest bardzo ważne, bo również i w tym zakresie gmina Podedworze ruszyła do przodu. Drogi. Tak, drogi to nasze największe wyzwanie i największa bolączka. Sławnia całą Polskę. Tak, to nasza największa bolączka, nasze największe wyzwanie, tak jak powiedziałam. I to rzeczywiście najgorsza sytuacja jest na drogach powiatowych, dlatego tak ważna jest współpraca tutaj w tym zakresie z powiatem barczewskim. I wspólnie z powiatem prowadzimy inwestycje drogowe. Zrealizowaliśmy już i zakończyliśmy przebudowę drogi 1096L tutaj z Podedworza biegnącą przez miejscowość Hołowno obok Krainy Rumianku do granicy gminy. Natomiast teraz będziemy realizować inwestycje w zakresie drogi powiatowej 1095L, czyli tej relacji Mosty-Jabłoń. Jeden odcinek będzie realizowało starostwo powiatowe, drugi odcinek, już umowa została podpisana tutaj w przebiegający przez miejscowość Mosty.
I kolejne dwa odcinki, mam nadzieję, zrealizujemy w dalszej kolejności tej drogi przez miejscowość Opole i również w kierunku Jabłonia. Są to odcinki, na które obecnie prowadzimy postępowania przetargowe z dofinansowaniem z programu Polski Ład. Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie dobra współpraca z Radą Gminy, która jest wyrozumiała i podejmuje decyzje rzeczywiście potrzebne i wskazane. Sołtysami, mieszkańcami, również samorządowcami i gmin ościennych, ale właśnie i gmin i powiatu parczewskiego, czy nawet województwa. Tak jest, dlatego dzisiaj są z nami tutaj i gminy Partnerstwa Doliny Zielawy, jak również nasi bardzo odważni radni, którzy nie wahali się zaufać mi i na początku kadencji, pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej, uwierzyli, że jesteśmy w stanie taki projekt zrobić, nie zaniedbując przy tym właśnie inwestycji drogowych, na które mieszkańcy chyba najbardziej tutaj w gminie Podedwórze czekali. No i na koniec ciekawostka, bo niewiele osób być może o tym wie, ale powiedzmy to, bo to jest tak, że działacie w bardzo skromnym zakresie osobowym. Wymieniła Pani dzisiaj cały Urząd Gminy, który jest również dzisiaj na uroczystości. Dość skromna obsada, ale pracująca i taka robocza. Ale gmina Podedwórze to przecież jedna z najmniejszych, najmniej licznych gmin w województwie lubelskim, a pewnie i w Polsce. Ile obecnie liczy mieszkańców? Tak, to jest to jedna z najmniejszych w Polsce, trzecia co do wielkości pod względem liczby ludności i najmniejsza w województwie lubelskim, bo to jest 1600 osób tylko, szanowni państwo, także naprawdę niewielka liczba ludności, a obszar gminy całkiem spory, także tych wyzwań infrastrukturalnych jest dużo, natomiast rzeczywiście zadań, jeżeli chodzi o urząd gminy, zadań takich do wykonania mamy tyle co inne urzędy, natomiast ta obsada pracowników też jest skromna. To tylko jest 13 osób w całym urzędzie, także. Życzymy wszystkiego dobrego gminie Podedwórze. Dziękuję bardzo. To wyjątkowa chwila. Po raz kolejny mogę tutaj się spotkać. Akurat w tym miejscu. Pamiętam, jak nie tak dawno jeszcze pani wójt właśnie wspominała, że planowane są inwestycje przy bardzo skromnych środkach gminy, to tak bardzo eufemistycznie zabrzmi, ale widzicie państwo, ja nie wiem jak to się dzieje, ale ten budżet mocno spuchł od 7 milionów do 21 milionów, to jest naprawdę duży progres, jak się mówi pani wójt, i bardzo gratuluję, że jak to też się mówi żartobliwie, a u nas zawsze jak się tak mówi, że dobrze, że się wyszło z tego dołka, w który się wpadło, ale proszę państwa, ja powiem tak, bardzo się cieszę, bo te trzy inwestycje, 1 800 000, to prawda, jak to żartobliwie wspominamy, dżentelmeni o pieniążkach nie mówią, ale warto przypomnieć, że to są znaczne środki, świetnie wyglądają obiekty po termomodernizacji, jak gratuluję, bo na pewno to za tym idzie duża oszczędność energii i nie tylko, również zmartwień jest mniej. Dzień dobry. Panie wojewodo, wspomniał Pan o tym, że wszystkie te pieniądze, które przekazuje wojewoda dla gmin, dla samorządów, dla miast, dla powiatów, mają służyć ludziom. To jest podstawowy wskaźnik tak naprawdę tej punktacji. Dzisiaj w Podedwórzu widać, że te pieniądze trafiły właśnie we właściwe miejsce i służą ludziom. Tak, bardzo się cieszymy, że takie założenie jest realizowane, to znaczy najważniejsi są tak naprawdę mieszkańcy. To nie ma znaczenia, czy to jest duże miasto, czy to jest mała, a w tym wypadku najmniejsza gmina na terenie województwa lubelskiego. Te środki, które są przekazywane z różnych źródeł, bo tutaj dzisiaj rozmawiamy o środkach przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego, nie tak dawno środki z Polskiego Ładu, ale wszystkie te pieniądze tak naprawdę zostają w tych małych naszych ojczyznach i służą mieszkańcom, ale również tym, którzy tutaj przybywają. Mamy tutaj piękne tereny, jesteśmy w miejscu, gdzie tak naprawdę bardzo dużo osób nie tylko chce wypocząć na łonie natury, ale bardzo dużo osób korzysta tutaj z tych między innymi dróg w kierunku jezior, które się tutaj rozpoczynają, czy na powiecie parczewskim, czy na powiecie włodawskim, ale szczególnie, tak jak podkreślamy, to jest najistotniejsze dla mieszkańców. Ludzie tutaj mieszkają, pracują, potrzebują też takich warunków, w których mogą realizować swoje pasje i swoje zainteresowania.
tutaj jesteśmy, można powiedzieć, naocznymi świadkami, jak świetnie gospodaruje koło gospodyń wiejskich tutaj właśnie w Poddedwórzu, ale również termomodernizacja szkoły. Szkoła to jest bardzo istotny element każdej infrastruktury, szczególnie w takich gminach jak gmina Poddedwórze, w takich gminach wiejskich. Urząd gminy, pamiętamy, jak wyglądał wcześniej, potrzebna była modernizacja, w ogóle te działania mają zmierzać również do poprawy warunków nie tylko pracowników, ale osób, które przychodzą do urzędu, szczególnie tych osób, które są osobami niepełnosprawnymi. Bardzo się cieszymy, że te środki są bardzo dobrze wykorzystywane przez lokalne samorządy, ale tutaj należy też podkreślić odwagę radnych. Pamiętamy, jak nie tak dawno jeszcze gmina była zadłużona, była tak naprawdę korelowana czy nadzorowana przez regionalną. Kroplówka. Tak, potrzebna była pomoc. Teraz widzimy, że budżet wzrósł w ostatnich latach trzykrotnie, z 7 milionów do ponad 21 milionów. To jest oczywiście też duża część środków pozyskiwanych z zewnątrz i jesteśmy dumni z tego, że tak naprawdę duża część tych środków pochodzi od administracji rządowej z różnych programów, czy programów drogowych, jak rządowy program rozwoju dróg, czy dróg samorządowych, jak wcześniej to się nazywało, czy Polski Ład, czy również środków z Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, te środki w Unii Europejskiej czy z Unii Europejskiej to nie są środki nam dane przez przyjaciół z zachodu Europy. To są środki wypracowane przez polskich obywateli, którzy płacą również podatki na rzecz Unii Europejskiej i w formie zwrotu są przekazywane do naszego kraju. I bardzo się cieszymy, że z tych środków korzystamy i je świetnie wykorzystujemy. Skala porównawcza między środkami wykorzystanymi przez Polskę a przez stare państwa Unii Europejskiej jest bardzo na plus dla naszego kraju. I z tego się bardzo cieszymy, bo to jest zasługa również bardzo sprawna, nie działającej administracji samorządowej. Pamiętamy wszyscy, jak zaczynaliśmy tę kadencję. Pierwsza sprawa, najważniejsza, to były u nas drogi. Drogi gminne, drogi powiatowe. Nie było tych dróg, tylko drogi. Zaczęliśmy robić gminne i powiatowe i te gminne już teraz się robi w asfalcie, także już inaczej wyglądają te drogi. No i przyszedł czas też na te świetlice. Zrobiliśmy te szkoły, zrobiliśmy urząd gminy i przyszło na świetlicę. Ta świetlica, pamiętamy, jaka była. Nie było gdzie się spotkać. A teraz proszę bardzo, bo jest pięknie. Jest i kuchnia, jest i szafka, i łazienka. No i tutaj remiza strażacka, jaką mamy, przy tym zrobiona. Także już i strażacy mają wszystko. Ostatnie sukcesy, co się udało, a co macie w planach? No, mogę powiedzieć, że udaje nam się wszystko. Od początku. Nie jest pan skromny? No, nie będę skromny, ale jest to zasługa naszej pani wójt. Umie po prostu starać się o pieniądze, pisać te projekty i dostaje te pieniądze. No nie wiem, może jej ten urok na to wpływa, że mamy. No, tych pieniędzy jest oczywiście za mało, bo mamy duże potrzeby. No, ale to jest, no, wykonujemy to. No, drogi. Te drogi od początku i ta ekspansja na drogi była i jest dalej. No ja... Czym słynie gmina Poddedwórze? Co jest w niej pięknego? O czym chciałby pan wspomnieć i powiedzieć? To jest taka słynna kraina Rumianku? To słynna kraina Rumianku i w ogóle... Dolina Zielawy. Tak, Dolina Zielawy. Jest ta przyroda. U nas nie ma takich pustych pól tam jakieś, tylko są jakieś zakrzaczenia, lasy, jest zielawa. Urozmaicony tak, urozmaicona i tutaj ja zapraszam tutaj do nas na odpoczynek, no bo jest woda, są zbiorniki, także można ryby łapać, a teraz tutaj organizowane są nawet spływy kajakowe Zielawo, także no i ta kraina Rumianku tutaj to jest perła, tak można powiedzieć. Cieszę się, że mogę tutaj być. Proszę Państwa, ja pamiętam ten budynek, bo jak pracowałem w Agencji Restrukturyzacji, to często przyjeżdżałem na szkolenia odnośnie dopłat bezpośrednich i pamiętam, jak pierwszy raz tutaj przyjechałem, no to zimno było bardzo, bo to była zima, także cieszę się, że możemy się tutaj spotkać w tak pięknym budynku. Urząd Gminy też się zmienił.
niesamowicie, to trzeba przyznać. Jeszcze ta dostępność plus, pani wójt, żeby też można było, bo wszystkie samorządy stoją przed wyzwaniem tym, że do tego programu dostępność plus trzeba dostosować. Panie starosto, gmina Poddedwórze, jedna z kilku gmin w powiecie parczewskim. Czy ta najważniejsza, ta, gdzie trzeba najwięcej w tym momencie inwestować w drogi, czy jednak sobie radzi i czy jednak to wygląda to w ten sposób, że potrzebnych jest dwóch do tanga? Tak jak pan redaktor zauważył, bezwzględnie potrzebnych jest dwóch do tanga. Każdą gminę traktujemy na takich samych zasadach partnerskich, współpracujemy. Oczywiście w gminie Poddedwórze rozwój dróg był opóźniony, zapóźniony, więc od tej kadencji, w której obecnie jesteśmy, staraliśmy się też inwestować w rozwój dróg powiatowych i też, tak jak pani wójt, w drogi gminne, więc już pierwsze efekty tego widać. Tam, gdzie państwo na pewno znają ośrodek Krainę Rumianków, Hołownię, tam pierwsza inwestycja większa drogowa powstała. W tej chwili również jesteśmy na etapie podpisywania umów i czekamy na rozpoczęcie inwestycji odnośnie drogi powiatowej Mosty Rudno, biegnącej przez Poddedwórze tutaj do drogi wojewódzkiej w Jabłoniu. I także myślę, że w najbliższym czasie będzie już widać efekty tej współpracy, która do której ze wszystkimi gminami z terenu powiatu jesteśmy jakby na dobrej drodze i współpracujemy, partycypujemy w kosztach, gminy partycypują w kosztach inwestycji powiatowych odnośnie dróg i wszelkich innych przedsięwzięć dotyczących poprawy infrastruktury i bezpieczeństwa mieszkańców. Podziękować pani wójt, że nam tą świetlicę udostępniła, wyremontowała. Gdzie będziemy mogli dalej prowadzić swoją działalność kół gospodyń wiejskich, spotykać się. Jest to nasza pierwsza impreza w tej świetlicy po modernizacji. I dziękuję pani wójt, bo jestem taka. Dziękuję. Wiem, proszę państwa, że jeszcze inne koła gospodyń wiejskich czekają też na takie warunki, także na pewno mamy dużo wyzwań, tak samo jak mieszkańcy czekają na te drogi, zwłaszcza tą powiatową. Nie jedno, nawet inne, także wyzwań na pewno nam, proszę państwa, w najbliższym czasie nie zabraknie, ale skoro pan wojewoda obiecuje, że i środki na te wyzwania będą, to znaczy, że możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość.